W drugiej części opowieści o audio voodoo zajmiemy się kablami do cyfrowej transmisji dźwięku. W pewnej książce o historii kolei przeczytałem taką oto anegdotę. Kiedy powstawały pierwsze lokomotywy, ich koła napędowe nie były gładkie, tylko zębate. Zębate koło ciągnęło lokomotywę po specjalnym torze, również z zębami. Powodowało to masę problemów, było skomplikowane i uniemożliwiało zwiększenie prędkości. Po wynalezieniu kłutych szyn kolejowych, ktoś wpadł na pomysł, aby wyeliminować zębate koła i zastąpić je gładkimi. Przecież gładkie koła będą się ślizgały, krzyczeli jedni inżynierowie. Nie będą, krzyczeli drudzy. A właśnie, że będą. I tak, zamiast sprawdzić, czy będą się ślizgały, czy nie, kłócili się dość długo. Dopiero po jakimś czasie dwaj inżynierowie, William Chapman i John Buddle, zbudowali lokomotywę, której koła, jak się okazało, wcale się nie ślizgały. Nie wiem, czy historia ta jest prawdziwa, ale ja mam zamiar dzisiaj sprawdzić, czy koła będą się ślizgały, czy nie, a naprawdę, czy kable cyfrowe mają wpływ na jakość dźwięku, czy nie. W sprzęcie grającym domowego użytku możemy się spotkać właściwie z dwoma rodzajami kabli połączeniowych do transmisji cyfrowej. Są to kable SPDIF i kable USB. Użytkownicy sprzętu firmy Apple mogą też stosować kable FireWire oraz Thunderbolt. Czasem można spotkać połączenia typu AES/EBU, ale są one stosowane raczej w profesjonalnej technice audio. Kable SPDIF mogą być w formie zwykłych kabli elektrycznych oraz światłowodów typu Toslink. W środowisku audiofilskim i nie tylko trwają dyskusje, czy tak zwane kable cyfrowe mają wpływ na jakość dźwięku, czy nie. Zacznijmy od połączeń SPDIF. SPDIF, czyli Sony Philips Digital Interface Format, jest to konsumencka odmiana formatu AES/EBU, służąca do cyfrowego przesyłania sygnału fonicznego. Standard amatorski SPDIF przewiduje przesyłanie danych za pomocą kabla koncentrycznego na odległość do 10 metrów i impedancji falowej kabla o wartości 75 ohmów. Standardowym wtykiem SPDIF jest wtyk RCA, czyli tzw. cinch, a czasem wtyk BNC. W przypadku połączeń światłowodowych używa się prostokątnych wtyków i gniazd Toslink. Zamiana dźwiękowego sygnału analogowego na cyfrowy jest realizowana w przetworniku analogowo-cyfrowym. Przetwornik taki mierzy wartość analogowego sygnału na wejściu, inaczej mówiąc, pobiera próbkę sygnału wejściowego i zamienia ją na liczbę. Pomiary dokonywane są ze stałą częstotliwością, tak zwaną częstotliwością próbkowania. Wynik pomiaru pojawia się na wyjściu w kodzie dwójkowym. Im częściej będą pobierane próbki, tym dokładniej odwzorowany zostanie sygnał analogowy. Częstotliwość próbkowania powinna być dwa razy większa od najwyższej częstotliwości sygnału analogowego, wtedy przetwarzanie nie będzie powodować znaczących strat informacji. Ciąg sygnałów cyfrowych kodu dwójkowego jest potem dzielony na tzw. ramki, do których są dokładane specjalne bity sterujące, kontrolne i informacyjne. Grupa takich ramek tworzy blok danych. Dane cyfrowe w standardzie SPDIF przesyłane są w tzw. ramkach i blokach, tak jak widzimy na tablicy. Jedna ramka zawiera dwie podramki po 32 bity. Jedna podramka to lewy kanał, druga prawy. 192 ramki tworzą jeden blok. Załóżmy, że przesyłamy format 24-bitowy. Jak wygląda organizacja bitów w naszej podramce? Pierwsze 4 bity podramki tworzą tzw. preambułę albo nagłówek, który niesie informacje o synchronizacji oraz identyfikacji podramek i bloków. Następne 24 bity niosą informacje o dźwięku. Ostatnie 4 bity w podramce to bity specjalne, a jeden z nich jest bitem kontroli parzystości. Widzimy więc, że mechanizmy służące do korekcji błędów w formacie SPDIF są dość ubogie. Nawet kontrola parzystości nie zawsze działa skutecznie. Nie mamy tutaj także żadnych buforów danych, a synchronizacja polega na pobieraniu częstotliwości próbkowania z częstotliwości nadawania ramek sygnału cyfrowego. Zanim zaczniemy pomiary, obejrzyjmy sobie, jak wygląda nasz sygnał SPDIF na oscyloskopie. Widzimy dość ładny, co prawda z lekkimi przerzutami, ale ładny sygnał prostokątny o szerokości mniej więcej 200 nanosekund oraz amplitudzie 880 mV. Tam powinno być nieco mniej, ale ponieważ te przerzuty, występują te przerzuty, więc mamy
trochę więcej niż 0,5 V. Tak wygląda nasz sygnał pobrany bezpośrednio z wyjścia SPDIF jednego z przetworników. Mamy tutaj dwa przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe firmy Behringer. Są to przetworniki typu Ultra Match Pro. Mają one, jak widzimy, wszystkie gniazda, które są nam potrzebne, czyli tu mamy wejścia analogowe, wyjścia cyfrowe ASEW oraz SPDIF, również złącza optyczne. Połączymy sobie je w ten sposób, że do jednego z przetworników wejdziemy sygnałem analogowym, następnie wyjdziemy sygnałem SPDIF, wejdziemy sobie do drugiego przetwornika i wyjdziemy znowu sygnałem analogowym. I taki system wepniemy sobie w nasz system pomiarowy, który składa się z karty muzycznej na USB. I za pomocą komputera zmierzymy wszystkie parametry sygnału. Będziemy zmieniać kable SPDIF i przekonamy się, czy mają one jakiś wpływ na parametry naszego sygnału. Będziemy mierzyć różne kable SPDIF, najpierw dla formatu 48 kg 16 bitów, a potem dla formatu 96 kg 24 bity. Na początek, przed pomiarami, musimy wykonać oczywiście pomiary referencyjne naszej karty, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, czyli musimy zrobić pętlę, połączyć po prostu wyjście karty dźwiękowej z jej wejściem i wykonać pomiar, aby się przekonać, jakie parametry ma sama karta. No i mamy wyniki pomiarów karty muzycznej referencyjne. Pasmo przenoszenia widzimy, że jest minimalne, 1-decybelowy spadek przy 20 kHz. Poziom szumów mamy prawie 88, minus 88 dB. Dynamika 87 dB. Zniekształcenia nieliniowe mamy 45/10%, czyli bardzo niskie. Zniekształcenia intermodulacyjne 14/1000%. Przenikanie kanałów minus 82 dB. I zniekształcenia intermodulacyjne przy 10 kHz mamy 17/1000%. I możemy zacząć sobie łączyć. To jest sygnał z komputera. Wejdziemy sobie do dolnego przetwornika. To jest sygnał, który będzie do komputera wracał po analogu. I teraz łączymy gniazdo SPDIF kabelkiem, pierwszym testowanym kabelkiem. Jest to najlepszy kabel, jaki udało mi się znaleźć. Jest to kabel wideo wysokiej częstotliwości. Parametry graniczne jego to 4,5 GHz. Tak więc jego parametry są zupełnie wystarczające do przesyłania sygnału SPDIF. Wychodzimy i wchodzimy w górny przetwornik. Zobaczmy, co tu się dzieje z tej strony. Wszystkie parametry są w porządku. Ten dolny przetwarza nam z analogu na cyfrę. Mamy 48 kilo 16 bitów. I górny przetwornik odczytuje nam prawidłowo i wychodzi analogiem. Tak więc robimy pierwszy pomiar dla kabelka 4,5 GHz. Zmienimy sobie kabel, ten najlepszy nasz kabel 4,5 GHz, zmienimy na zwykłego cincha. To jest zwykły kabel cinch o długości jakiegoś metra, który można kupić za 5 zł. Spróbujmy połączyć takim oto cinchem nasze przetworniki i wykonać pomiar. Następnym etapem będzie połączenie naszych przetworników przy pomocy zwykłych skręconych ze sobą drutów. Są to druty, nawet nie linka, tylko druty od zwykłej RJ-ki, od kabla internetowego, o długości jakieś 1,5 m. Spróbujmy połączyć, zobaczymy, co się stanie. I ostatnim etapem będzie połączenie naszych przetworników przy pomocy zwykłego kabla od elektrycznego. To jest kabel od lampki elektrycznej, długości jakieś 3 m. Tutaj tak chamsko polutowany. Połączmy sobie
przetworniki. Trzeba uważać, żeby nie zrobić zwarcia tylko. I przeprowadzimy pomiar. Zmienimy sobie teraz format, parametry naszego sygnału cyfrowego z 48 kilo na 96 kilo oraz 16 bitów na 24 bity i wykonajmy jeszcze raz pomiary wszystkich kabli cyfrowych. Tak więc widzimy wyniki pomiarów. To jest tabelka dla czterech pomiarów, dla formatu 48 kHz, 16 bitów. I widzimy, że zarówno skręcone druty, jak i zwykły cinch, a także kabel od lampki i kabel 4,5 GHz wykazują dokładnie takie same parametry. No może nie dokładnie, ale są to minimalne różnice. Zobaczmy na przykład na zniekształcenia nieliniowe. Tutaj mamy dla zwykłego kabla 55 dziesięciotysięcznych, a do skręconych drutów nawet jest o 1/10 tysięczną mniej. Tak samo jeśli chodzi o pasmo przenoszenia, nie ma praktycznie w ogóle żadnych różnic. Poziom szumów, nic po prostu. Zobaczmy, jak to jest dla 96 kilo. No i tutaj również nie mamy w ogóle praktycznie żadnych różnic. Najmniejsze THD mają skręcone druty, jak się okazuje, bo mają 50 dziesięciotysięcznych, ale to są tak małe wartości, że konia z rzędem temu, kto usłyszy 1/10 tysięczną procenta. Tak więc wyniki są, przynajmniej dla mnie, przynajmniej są bardzo zaskakujące. Ponieważ żaden z kabli nie pogarsza nam w żaden sposób sygnału, postanowiłem w akcie desperacji dolutować do kabla równolegle kondensator o pojemności około 470 pikofaradów. Posłuchajmy, tutaj mamy sygnały testowe. Sygnał nadal jest dobry, nawet próbowałem go zmierzyć i parametry są dokładnie takie same jak dla najlepszego kabla. Ale dołóżmy jeszcze równolegle następny kondensator. O, widzimy, że słyszymy, że już zaczynają być trzaski i szumy. Czyli dla pojemności nieco poniżej 1 nanofarada pojemności kabla zaczynają się kłopoty. Ale nie jest to płynne zmniejszenie jakości, jest to drastyczna zmiana na gorsze. To znaczy zamiast czystego dźwięku klarownego mamy od razu trzaski i szumy słyszalne. Nie trzeba tego mierzyć. I dołączanie kondensatora, który widzieliście, które symuluje ogromną pojemność kabla, ponieważ takie na przykład skręcone druty mają około, mierzyłem około 15-16 pikofaradów, natomiast kabel od lampki ma pikofaradów 20. A natomiast kabel 4,5 GHz ma pikofaradów 3. Tak więc zwiększenie pojemności sztuczne do wartości około 1 nanofarada powoduje, że dźwięk rozsypuje się całkowicie i pojawiają się trzaski, szumy i wręcz dźwięk zanika. Kiedy kopiujemy dane z komputera na nasz dysk USB, raczej jesteśmy pewni, że dane zostaną skopiowane prawidłowo. Dlaczego zatem mają wystąpić jakiekolwiek problemy, kiedy używamy naszej karty muzycznej ze złączem USB? Otóż tryb pracy USB w przypadku obsługi dysków twardych jest inny niż w przypadku kart muzycznych. Podczas obsługi dysków twardych standard USB pracuje w trybie masowym, tak zwanym bulk transfer. Tryb ten ma charakter asynchroniczny i w razie błędów transmisji następuje retransmisja pakietów, co gwarantuje poprawny przesył danych. Tryb ten nie gwarantuje maksymalnego czasu opóźnienia, co jednak w przypadku np. kopiowania nie ma większego znaczenia. Nawet kiedy użyjemy bardzo podłego lub długiego kabla USB, kopiowanie potrwa dłużej, ale w końcu się uda. W przypadku urządzeń audio USB pracują one w trybie izochronicznym, który jest używany dla urządzeń, dla których wymagane są małe czasy opóźnień. Niestety w tym trybie nie ma powtarzania błędnych pakietów. Z uwagi jednak, że logiczne wartości sygnału są odwzorowane poprzez napięcia na poziomie zasilania, czyli oddzielone od siebie o około 5 V, błędy występują więc bardzo rzadko i to nie tutaj leży pies pogrzebany.
Problem tkwi w synchronizacji między komputerem a przetwornikiem. Tryb izochroniczny ma trzy odmiany, jeśli chodzi o sposób synchronizacji. Pierwszy to tryb synchroniczny. Dawno temu pierwsze karty muzyczne USB pracowały właśnie w tym trybie. Ponieważ komputer ma duże trudności z utrzymaniem stałej częstotliwości zegara z uwagi na wiele innych zadań, jakie musi wykonać, tryb ten powodował ogromny jitter, że aż musiano ograniczyć częstotliwość próbkowania do 48 kHz. A co to jest jitter? Jitter jest wynikiem niestabilności zegara taktującego. Polega on na przesunięciu czasowym sygnału cyfrowego w stosunku do swego właściwego położenia. Inną przyczyną powstawania jittera może być ograniczoność pasma, która wpływa na zbocza przesyłanego sygnału. Drugi tryb to tryb Adaptive. Posiada go większość urządzeń USB Audio. W trybie Adaptive zegar przetwornika pracuje niezależnie, ale przystosowuje się do zegara przechodzącego tak, aby utrzymać synchronizację. Ponieważ zegar nie pochodzi bezpośrednio z sygnału magistrali, jest znacznie mniej wrażliwy na jitter magistrali niż w trybie synchronicznym. Ale to, co się dzieje na magistrali, wciąż może wpływać na jego dość wysoki poziom. Trzeci tryb to tryb asynchroniczny. W tym trybie zegar w przetworniku pracuje zupełnie niezależnie od zegara komputera. W przetworniku istnieją bufory danych przychodzących z komputera i wewnętrzny zegar reguluje ich przepływ. Ponieważ ten zegar można wykonać jako bardzo precyzyjny, poziom jittera zależy właściwie tylko od niego i jest bardzo niski. Niestety takie rozwiązania są dość kosztowne i niewiele urządzeń USB takie posiada. Spróbujmy w takim razie sprawdzić, czy jakość kabla USB może wpłynąć na jakość dźwięku. Mamy tutaj trzy kable USB. Pierwszy kabel to kabel taki dość solidny, dobrej jakości. Cena jego to jakieś 20, może 50 zł. Tutaj mamy kabel zwykły, przeciętny, najczęściej używany do drukarek. Nie ma żadnego producenta. A tutaj mamy najgorszy kabel, jaki znalazłem. Jego cena to jakieś 5-6 zł. I spróbujemy przeprowadzić pomiary. Pomiary przeprowadzimy za pomocą karty USB zapiętej w pętlę, tak jak robiliśmy pomiary referencyjne, tylko w tym przypadku będziemy po prostu zamieniać kable USB. Zapinamy nasz pierwszy kabelek USB, robimy pętlę, tak jak na początku i podłączamy do komputera i robimy pomiar. Widzimy, że poziom jest nieco za niski. Teraz zmieniamy nasz kabel srebrny USB na kabel na drugi kabel, typowy dla drukarek, nieco moim zdaniem gorszej jakości. I wreszcie zmieniamy kabelek na najgorszy z tych trzech, na kabel, nazwijmy go szarym, czy popielanym. No i mamy tabelkę z wynikami pomiarów trzech kabli USB i jak widać okazuje się, że jakość kabla USB nie ma tutaj żadnego znaczenia, ponieważ długości kabli, wszystkich trzech kabli były praktycznie jednakowe. Liczyła się tutaj tylko jakość tego kabla. No i widzimy, że wszystkie parametry są praktycznie jednakowe. Co ciekawe, dla kabla popielatego za 8 zł, czyli najgorszego, mamy najniższe zniekształcenia intermodulacyjne. Zrobiłem jeszcze eksperyment polegający na przedłużeniu jednego z kabli o 5 metrów przedłużaczem USB, ale okazało się, że karta muzyczna odmówiła współpracy, prawdopodobnie na skutek kłopotów z zasilaniem USB. Muszę przyznać, że wyniki pomiarów kabli SPDIF bardzo mnie zaskoczyły. Okazuje się, że jakość kabla nie ma żadnego znaczenia. Nawet zwykłe kable od lampki dają radę. Tylko duża pojemność kabla może zakłócić transmisję. Ponadto można zauważyć, że nawet kiedy używamy podłych kabli, sygnał w żaden sposób się nie degraduje. Dopiero gdy pojemność kabla przekracza pewien poziom, pojawiają się ogromne zakłócenia. Jak można to wyjaśnić? Ponieważ w sygnale SPDIF ramki składają się zarówno z bitów przenoszących informacje o dźwięku, jak i bitów statusowych,
synchronizacyjnych i preambuł. Większe błędy powodują, że jego struktura rozpada się jak domek z kart i słyszymy trzaski i ostry szum. Kiedy błędy są niewielkie, kontrola parzystości i bity ważności dają sobie radę z błędami transmisji i zniekształcenia sygnału są niezauważalne. Również połączenie światłowodowe SP-DIV nie wykazało żadnych degradacji dźwięku. Oczywiście nasz system pomiarowy nie jest doskonały, ale myślę, że jest na tyle dobry, aby wykryć zniekształcenia, zanim bylibyśmy w stanie je usłyszeć. Pamiętajmy, że mierzyliśmy zniekształcenia na poziomie 0,1%. Sygnał cyfrowy, który w kablu przecież również jest sygnałem elektrycznym, mającym swój poziom, kształt itd., nie był degradowany przez żaden z testowanych kabli na tyle, żeby wystąpiły jakieś większe błędy. Wydaje się zatem, że każdy mierzony przez nas kabel, czy był to kabel wideo HDSDI, czy zwykły kabel od lampki, przenosił prawidłowo całą informację cyfrową, wszystkie bloki i ramki bez błędów, co zaowocowało brakiem różnic w pomiarach. Zatem, gdybyśmy mierzyli nawet kable za 2000 zł, to i tak nie byłoby żadnej różnicy, bo drogie kable przeniosą dokładnie te same ramki i bloki, a przecież one niosą tylko informacje o tym, jak przetwornik cyfrowo-analogowy ma je przetworzyć z powrotem na sygnał analogowy. Jeśli chodzi o kable USB, sytuacja jest podobna. Użycie najgorszego kabla nie degraduje w żaden sposób dźwięku. Dopiero kiedy użyjemy kabla o dużej długości, wtedy karta muzyczna odmawia współpracy. Podsumowując, decydującym wpływem na brzmienie urządzeń cyfrowych jest ich budowa wewnętrzna, rozwiązania układowe przetworników, konstrukcja filtrów cyfrowych i analogowych, stabilność wewnętrznych zegarów. Opowieści o cudownym brzmieniu po zastosowaniu kabla SP-DIV za 1000 zł można zatem włożyć między bajki. Format SP-DIV, który liczy sobie już 30 lat, trzyma się świetnie i jak się okazuje jest dobrze przemyślany i odporny nawet na podłe okablowanie. Również inżynierowie odpowiedzialni za USB dobrze wykonali swoje zadanie. Jedyną piętą achillesową jest moim zdaniem zasilanie po USB. To ono, kiedy kabel jest już za długi, wysiada jako pierwszy. Tak więc nie warto wydawać dużo pieniędzy na kable cyfrowe. Wystarczy zmierzyć, czy nie mają zbyt dużej pojemności. Oczywiście każdy z Was może wykonać podobne doświadczenia w domu i sam się przekonać, jak to wszystko działa. Czekam na wyniki Waszych badań oraz komentarze na ten temat. I pamiętajcie, koła lokomotyw nie ślizgają się po gładkich szynach. Warto to było sprawdzić. Jeśli spodobał Wam się ten odcinek naszego wideoblogu, kliknijcie na thumbs up, czyli lubię to, oraz zapraszamy do polubienia naszego profilu na Facebooku. Piszcie też na adres reduktorszumu@gmail.com, jeśli macie jakieś sugestie dotyczące tematów kolejnych odcinków naszego wideoblogu. Zapraszamy na kolejny odcinek. Thank you.